Pozdrawiam serdecznie. Piąteczek po południu, zapowiedzi wszystkiego, co się będzie działo. Dwie polskie gale plus gala Matchroom. Zacznijmy od tej zagranicznej Formella kontra Conor Benn. Fenomenalny matchmaking, no bo oczywiście można spokojnie polecieć tym, jak sobie doskonale dał radę, pomimo że przegrał. Formella Niemiec z Seanem Porterem przegrał na punkty, natomiast no, kto będzie tam zaglądał, że akurat podczas tej walki ostatniej Formeli, Sebastiana Formeli, no chyba już nie najmłodszy Sean Porter pobił liczbę trafionych uderzeń w karierze. A dokładnie tak było, zapisałem sobie 304 ciosy Seana Portera, doszły różnych części ciała Formeli. Co oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, że tego uderzenia już nie ma i że Formella jakąś tam szczękę ma. Natomiast tam było 12-0 w rundach. Pamiętam, oglądałem tą walkę, nie wiem, Formella wygrał. Może z tych 12 rund, jakby się minuta zebrała, to może. I to wtedy, kiedy chciał dać się trafić, ponieważ był taki kontrolowany sparring za pieniądze w wykonaniu Seana Portera, natomiast ma tylko jedną porażkę w karierze, więc dzisiaj można spokojnie powiedzieć, że Conor Benn może powiedzieć, walczy z gościem, który przegrał tylko z legendarnym Seanem Porterem. Wszystko prawda. Jeszcze jak mówię o tej walce Portera z Formellą, tam 40% wszystkich uderzeń doszło. Wszystkich. Obłęd. Natomiast nie wiem, co myśleć o Conorze Bennie. Oczywiście promotor mówi o tym, że wszystko poszło razem z genami. Wiemy, jak doskonałym pięściarzem był Nigel Benn. Absolutnie fenomenalnym, jednym z najlepszych Anglików, jakich można było oglądać w tym czasie. Natomiast doskonały matchmaking. Formella jest, nie wiem, 30 czy 40 miejsc w boksreku nad Bennem, ale będzie za nim. Się zastanawiam właśnie, jak bardzo te 304 ciosy, które doszły Seana Portera, Formelli go osłabiły. Takie jakieś mam wrażenie, że ta walka będzie przed czasem, zwłaszcza, że jest w Anglii. Angielscy sędziowie lubią czasami wskoczyć do takiego lekko naruszonego zawodnika. No i wtedy będzie mógł Conor Benn powiedzieć, że słuchajcie, patrzcie, mam lepiej go zrobiłem niż sam Sean Porter. Stawiam pod koniec walki TKO w wykonaniu Conora Benna. Na tej walce, na tej gali również pojedynek tego animala, nie wiem, on jest, nie, animal to jest Hergowicz, Babicz jest tym Savage, o. On jest tym Savage'em kontra Tom Little. To taka walka klasyczna dla angielskiej publiczności. Natomiast zastanawiam się, dlaczego Babicz jest tak wysoko, mimo że ma zaledwie 5 walk. Ja wiem, 5 walk, 5 KO, ale 5 walk, 5 KO, on chyba około 40 któregoś miejsca w boksrek, który w dalszym ciągu wybiera, kogo chce wpisywać, kogo nie, no bo Gali, Queensberry, Poland, Polska nie wpisali. No, ale to o tym za chwilę. Natomiast taka angielska walka do pooglądania, Savage Babicz przyciąga uwagę. Ciekawe, 5 walk na 45 czy 46 miejscu boksreka, bardzo wysoko. Tom Little gdzieś koło 200 miejsca, chyba 8 porażek. Babicz przez KO 6-0, 6 KO, nie wiem, druga runda. Tak w tym momencie postawię. Natomiast teraz o pierwszej gali Queensberry Poland na zamku w Gniewie. Przepięknie ten zamek wygląda. Widziałem tutaj Grzesiek Proksa, wrzucam w tym momencie jego fotkę, którą zrobił z tego miejsca. Rzeczywiście absolutnie rewelacyjnie to wygląda. Kto mnie najbardziej interesuje? Oprócz walki wieczoru, gdzie wystąpi Augustynik. Jest ciekawa sytuacja, bo tu występuje dwóch pięściarzy z polskimi nazwiskami, którzy w jednym przypadku są traktowani jako Brytyjczycy, bo Augustynik, jak popatrzycie na Augustynika, no to on jest traktowany wszystkim jako Anglik i występuje jako Augustyn. W Polsce Augustyn,
przepraszam, w Anglii Augustyn, w Polsce Augustynik. Zobaczymy, jak chłopak sobie poradzi z sękiem. Też bardzo dobry matchmaking, no bo Augustynik 11 walk, żadnej porażki. Darek Sęk nieporównywalnie większe doświadczenie tych walk, ponad 36 porażek. Parę ostatnich pojedynków przegranych, mówi się, że nie trzyma ciosu. Na wypromowanie Augustynika, bo wydaje mi się, że o to chodzi, dobry pomysł. No zakładając, że oczywiście, że Darek Sęk będzie kooperował i powie, pomyśli, promują na mnie, albo się postawi i wtedy zobaczymy, jak wygląda forma Augustynika. Jestem ciekawy tego pojedynku. Podobnie jestem bardzo ciekawy pojedynku Michała Soczyńskiego. To jest debiut tego chłopaka w wadze cruiserweight. Wiem, że Brytyjczycy, ta brytyjska strona tego pomysłu Queensberry Polska bardzo wiele sobie obiecuje po tym zawodniku. Zobaczymy. No, wiemy, że to jest talent. Chyba 6 lat temu brązowy medal na Mistrzostwach Europy Juniorów. Natomiast no, przekonamy się, co sobie da radę wśród zawodowców walczy z Cikielem. Jest oczywiście faworytem, natomiast no, to jest walka, jeśli chodzi o tego zawodnika, no to na przykład interesuje również między innymi Francisa Warrena, zapytany po dzisiejszym ważeniu, kto go interesuje, jaki rozwój talentu go interesuje, wspomniał właśnie Soczyńskiego. No, wiadomo, waga junior ciężka to przez ostatnie dekady. Taka polska waga, taka sztandarowa waga, którą mamy, rozumiem, przywiązanie do tego. Mówiłem o tym, że występuje dwóch zawodników, którzy są polskie korzenie, natomiast występują w Wielkiej Brytanii, podobnie Rysiek Lewicki. Zobaczymy, jak on sobie da radę w roli zawodowca. To są takie projekty wstępne wszystkiego, co ma robić Queensberry Polska. Oczywiście występuje Jackiewicz, no wiadomo, Jep mówi, przychodzę wygrać każdą rundę, nie ma innej opcji. No, to ja nie wiem, to chyba za każdym razem, no ale to jest Rafał. No. Rafał to jest jedna fajna rzecz dla promotora, bo 100% wiesz, co dostaniesz. Fajna walka, zobaczymy, jak przygotował się do tego pojedynku Grawka. Jeśli przygotował się dobrze, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Punktowanie tych takich pojedynków, bo się zastanawiałem, no bo punktowanie na przykład pojedynku Lewickiego, czy punktowanie pojedynku Soczyńskiego, no trudno powiedzieć, to są debiuty. Ja powiem szczerze, że zawsze mam taki dystans do tego, co robią debiutanci na ringach. Tak naprawdę, co ten zawodnik potrafi, to dla mnie z 10 walk jako zawodowiec musisz przewalczyć. Później możemy na ten temat porozmawiać. Natomiast no, jestem ciekaw. No, to jest pierwszy krok. Ważne, żeby było do przodu. Natomiast ważna będzie różnica, na co będę zwracał uwagę. Czy to rzeczywiście są tak duże talenty, jak się mówi, że są. Bo pewne rzeczy widać bardzo, bardzo szybko. Jeśli rywal odstaje, a powinien, skoro są to tak duże talenty, no to te zwycięstwa powinny być łatwe, przekonywujące, w fajnym stylu, fajne do oglądania i tego się spodziewam po tej gali, którą będziemy mieli na tym pięknym zamku. Mamy również drugą polską galę, tutaj sobie zapisałem, oglądałem dzisiaj jedną po drugą, jednej po drugiej tą transmisję. No tu jest ciekawostka, bo powiem jedną rzecz. Przede wszystkim zacznę od Maćca. Pamiętam, jak Łukasz Maciec był jednym z tych zawodników, o których się mówi, że to jest nadzieja polskiego boksu. Pamiętam, jak walczył wtedy z niepokonanym Hugo Centeno, to było 5 lat temu. Walkę przegrał, co do tego nie ulegało żadnej wątpliwości, natomiast wraca teraz dwuletnia przerwa. Zobaczymy, co zostało z chłopaka, który jak to szybko mija, jak pewne rzeczy szybko przemijają. Łukasz Maciec po tym pojedynku przegranym 5 lat temu, tak jak mówię, z Hugo Centeno, tym samym, którego później w znakomitym stylu znokautował
znokautował Stricius Suleński. Oczywiście mówimy o tym samym rywalu. Ciekaw jestem takich powrotów, to jest bardzo, bardzo trudna sprawa. Myślę oczywiście w tym momencie o gali Mariusza Grabowskiego. Główny pojedynek wieczoru to oczywiście Damian Wrzesiński kontra Wiedas. Można patrzeć na ten pojedynek z dwóch stron. Z jednej strony można powiedzieć, że numer jeden w wadze lekkiej według Boxrec, który tej gali, nawiasem mówiąc, zupełnie nie tą galę zauważa? Nie, tą galę zauważa, nie zauważa Queensberry. Queensberry gali według Boxreca w ogóle nie ma, natomiast widocznie jest przyjaźń między Mariuszem Grabowskim i Boxrecem, bo jego gala jest zauważana. No. Ja już naprawdę dawno przestałem się zastanawiać, co tutaj jest grane, bo to sensu w tym kompletnie logicznego nie ma żadnego, no ale jest jak jest. Na chwilę obecną Damian Wrzesiński kontra Wieda z Meksyku, można powiedzieć numer jeden w polskim boksie w wadze lekkiej, czyli Damian, czyli Wrzos. Z drugiej strony 44. Meksykanin w tej kategorii wagowej. No tak, tylko że 44. Meksykanin to wcale nie jest tak tragicznie. 44. Meksykanin, waga lekka to jest ich kategoria wagowa. Ja nie mówię tutaj oczywiście, bo nie będę tutaj udawał jakiegoś idioty, że Wiedas to jest jakiś killer. 6 lat nie przegrał walki, można powiedzieć, no ale można też popatrzeć, z kim on te walki walczył. Natomiast no, wielka niewiadoma. Absolutnie wielka niewiadoma. Widziałem ważenie. To taka fajna scena była, zupełnie takie poboczne, kiedy okazało się, że panowie już byli wcześniej ważeni, bo tam na tym ważeniu, które oglądaliśmy, niekoniecznie się wagi zgadzały. Domyślam się, że Mateusz Boryk nie został o tym poinformowany, bo tam fajne zdjęcie wrzucam w tej chwili. Dla mnie to face to face było mistrzostwo świata między Grabowskim i Borkiem, ale to tak. Humorystycznie nic się nie dzieje. Natomiast, nie wiem, Damian musi wygrywać. On doskonale wie, co robi. Ja na temat Wiedasa nie wiem kompletnie nic. Nie wiem, w jakiej formie przyleciał do Polski. Nie wiem, jak trenował. Nikt nie wie. Wrzesiński też nie wie. Natomiast ja mam jakąś tam sympatię do meksykańskich pięściarzy, bo zwykle są to goście, którzy wychodzą, żeby walczyć. Jak tutaj 6 lat nie przegrał, nie wiem, czy on chce przegrać. Czasami mamy takich pięściarzy, którzy przyjeżdżają po wypłatę. Wiedas wygląda dobrze, natomiast wygląd nie walczy, bo to nie jest konkurs piękności ani kulturystyki. No z przyjemnością zobaczę, do tego zawsze, o czym mówiłem wielokrotnie, byłem zwolennikiem konfrontowania polskich pięściarzy z zawodnikami różnych stylów. Latynoski styl w wadze lekkiej to jest dobry styl, żeby przygotować się do dalszych pojedynków. Nie wiem, jakie są w tej chwili plany Damiana, czy są to plany europejskie, podejrzewam. Natomiast to zawsze pomoże. Żyjemy w trudnych czasach, kiedy wszystkie tak naprawdę z dnia na dzień rzeczy się zmieniają. Ściągnięcie gościa, który, tak jak mówię, no, popatrzysz na Boxreca, to jest 80 kontra 300. Nie zawsze tak można na ten ranking patrzeć, natomiast jak mawia nieśmiertelny Tomasz Adamek, ring zweryfikuje wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie, miłego popołudnia z boksem wieczoru. U mnie popołudnia, dla mnie to pasuje, bo akurat będą 3 gale, także wieczorem można się zająć innymi rzeczami. Pozdrawiam serdecznie. Podsumujemy, jeżeli zdarzy się coś rzeczywiście ekstra podczas jednej z tych 3 gal, o których mówiłem, to na bank coś wrzucę, dlatego że nawet mi czasowo pasuje i podejrzewam, że Wam również. Natomiast jeśli będą to no po prostu gale, które się odbywają, nie będzie jakichś rzeczy ultra ekscytujących, to sobie to odpuścimy i damy komentarz jak zwykle w niedzielę. Pozdrawiam Was serdecznie. Czekamy cały czas na potwierdzenie walki Kamila Szeremety z Głowkinem. Może na dniach, może jutro. Czytałem takie informacje, że być może obie walki w San Antonio. Wczoraj rozmawiałem z teamem Głowkina i chyba jednak nie. A byłoby rewelacyjnie, no bo
Jeśli miałbym pojechać na 48 godzin do San Antonio i zobaczyć jednego dnia Golovkina z Sheremetą, a drugiego dnia Canelo ze Smithem, no to byłbym w absolutnym pięściarskim niebie. Wiemy tylko tyle, że ta walka, o której się mówiło wstępnie, a mianowicie Garcia, przesunięta została z 26 grudnia na 2 lutego z Campbellem. Natomiast pytanie, gdzie, to jest największy problem w tej chwili dla wszystkich promotorów, organizatorów walk, że to się wszystko z kraju na kraj, a w Stanach Zjednoczonych ze stanu na stan zmienia z tygodnia na tydzień, ustalić coś z 3-tygodniowym wyprzedzeniem. Nie ma po prostu takiej możliwości. Jeszcze raz najlepszego, miłego weekendu i miłego oglądania dobrego boksu, najlepszego.